Siemano widzowie, w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku tak bardziej z pola, bo patrzcie jak to ładnie wygląda. No tutaj trzeba jeszcze oczywiście wlecieć agregatem, jakoś to zrównać i tutaj będziemy sobie siać na tym kawałeczku. Na pewno kukurydzę, jeszcze na drugim kawałeczku tam na górze co było. Też takie pole, no niewyjściowe, nie jest za duże. Te kształty tego pola też są tragiczne do uprawy większym sprzętem. To też sobie damy oczywiście tam kukurydzę, a wy napiszcie hashtag widzowie pieniądz. A dlaczego hashtag pieniądz? Ze względu na to, że jestem umówiony z gościem, jak wiecie ostatnio, no pożyczając 25 tysięcy, no widzowie, oddając później 100 tysięcy za to, no to to jest takie troszeczkę moim zdaniem nie fair i to jeszcze kuzynowi, gdzie on naliczył czterokrotność tak naprawdę tego długu, co dla mnie jest całkowicie niepojęte. No będę musiał go delikatnie oszukać, zadzwoniłem tego gościa, co kiedyś Karolowi dałem te fałszywe pieniądze, tylko w ogóle Karol to nie poniósł tego żadnych konsekwencji, no bo chyba tych pieniędzy w ogóle on jeszcze nie wydał. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, zajeżdżamy sobie w lewitkę. I gościo tutaj no dziś mówił, że niedługo ma być, dlatego ja się tak umawiałem, aż skończę orać. Za 5 tysięcy złotych kupujemy od niego 100 tysięcy złotych. No i później jak ten Tadek z tym, nie wiem czy to prawda, czy z tym Marciniakiem całym przyjadą po te pieniądze, to widzowie, bez żadnych kłótni, bez żadnych afer, ja po prostu wręczę im te 100 tysięcy. No i tyle. I raczej będzie po sprawie. No to, to wiecie, to nie są jakieś inteligentne osoby. Ło, już jest. To nie są jakieś inteligentne osoby, widzowie, żeby one się poznały. O co chodzi? A o co ja zaczepiłem tu? Gościu, o tak zaczepiłeś, ty. O jak o tak? Jak ja tu o nic się zaczepiam, Ja pierdzielę. To są jakieś kolizje, widzowie, dziwne. Dawaj mordo tutaj, do garażu, bo tu nie będziemy na widoku nic robić. Dobra. To sobie na razie koguty, widzowie, wyłączymy, wszystko sobie powyłączamy. Siema. Siema, kurde. Ostatnie biznesy nam bardzo dobrze wyszły, to dawaj tutaj do garażu i od razu zaczynamy. Masz stówę? No jak nie. To elegancko. Dawaj, tu ani policja się nie dowiedziała, czekaj, ja może przymknę jedne wrota, żeby nas za bardzo nie widzieli. Przymknij, słuchaj, ogólnie tak, 5000 za stówę. A to ja wiem, gadaliśmy przez telefon, czekaj, ja piątkę mam od razu w kieszeni, bo takie sumy to wiesz, ja noszę tylko, to takie, a zresztą nie będę ci tłumaczył, bo to wiesz o co chodzi. Masz piąteczkę? Dzięki, poczekaj sobie. Możesz sobie przeliczyć, zobacz czy nie fałszywe. A stówę chcesz tylko? Stówę, no, więcej mi nie trzeba. Dawaj więcej, co? 200 chcesz? No to co ja z tymi drugą stówą zrobię? Tam wiem, dobra, no czekaj, dam ci. Nie będziemy się aż tak bawić, bo to kurde, im więcej masz, to później jeszcze na głupoty wydajesz. Oho. No kur... Co ty zrobiłeś? Co, śledzili cię? Pój... Daj mi to... Dzień dobry. Czekaj, nie dawaj na razie pieniędzy. Zaraz to... Dzień dobry. Dzień dobry. A co to jest za... Intereski? Jakie intereski? Jakie intereski? Właściciel skupu za zboże przywiózł mi pieniądze, wie pan? No. Bo to kontem większość poszła, a teraz... Tak dużo? Daj te 50 tysięcy. No idź. No, dzięki, 50 tysięcy za... No, za to pszenicę, no nie? Słucham pana? Kojarzę. Słucham? Proszę pana, ja pana kojarzę. A skąd? Skąd? Ty. Jak z komendy, ty? A pan często tam makowca je. No dobra. Co? Odpierdziel się ty ode mnie. Ty pan... Ten pan na komendę cały czas chodzi? No to kurde, nasz naczelny świadek. We wszystkich sprawach. To co pan ze... Poprzyjaźniony. To w czym on zeznawał? On? A nie, to nie mogę, no. Dobra, panie Michale... Ale ja to ważne, mówię, ja bym chciał wiedzieć, z kim ja, do kogo w ogóle ja zboże wożę, proszę pana, no bo to takie nie za bardzo fajne, żeby dowie pan do makowca wozić zboże. A to nie, nie wiem pan. No on trochę lubi sobie pogadać na kolegów. Ale to, a w jakich tematach może pan tak, chociaż jedno słowo błagam pana? Pieniężnych. Aha. Dobra, to po prostu... No to po co pan przyjechał, bo to... Jak proszę gada, pana, to nie gada, przecież to nie moja sprawa, prawda? Konfiturka tak zwana u nas. Kapuś, kapuś. No ja rozumiem, ale to... Dobra. Proszę pana, ja przyjechałem w sprawie... A o mnie tam nic nie mówił? O panu? No, bo tam to tak...
Nie no, jeżeli panu zboże sprzedaje, no to... To co, on ma się tłumaczyć, że zboże sprzedaje? No właśnie, ja nie wiem, co on tam może mówić, no wie pan, jak to jest. Czasami skupy oszukują, nie. Może i ze mnie gdzieś tam się śmiał, że mnie oszukał, albo co pan, no wie pan. Nie, raczej nie. Ale nie? Wie pan, ogólnie chodzi... Ja tu przyjechałem w sprawie ostatniego pana zawiadomienia u nas. To Tesli, tak? Samochodu, tak, Tesli. Mhm. No słucha pan, no to Tesla spłonęła, ona nie spłonęła tak po prostu. No dziwne, jakby się samochód sam z siebie zapalił, prawda, no nie? To raczej to ja już wcześniej to wiedziałem, że... Udało nam się dotrzeć do pobliskich tutaj monitoringów. Aha. Na monitoringach tutaj z pobliskich domów było widać, że kieruje tą Teslą pana sąsiad. Po czym kieruje Karol? Do łąki, stawia ją na łące, oblewa benzyną, jakąś substancją palną i podpala to. Pala sąsiad. O ten, tak się... o co mieszka tam... Karol! O, co ty robisz tu? Stój, jestem zatrzymany. Co ty zrobiłeś? Zatrzymaj się. Co ty najlepszego zrobiłeś? Chodź tutaj, musimy pogadać. Zatrzymaj się. Aha, ty. Stój. Ty. Po tobie to bym się nigdy tego nie spodziewał. Co ty narobiłeś? O co chodzi? Chodź tam, pod radiowóz. O co chodzi? To teraz pójdziesz siedzieć już na dożywocie chyba. A co się stało? No te wszystkie afery. Wszystko widzieliśmy. Co się stało? Co? Nagrania są z Tesli. Ze środka, nawet, bo to bazy danych to wszystko idzie. To nie ja! Tak? To czego jest twoja morda na zdjęciach? To nie ja, naprawdę. Zobacz, stój. Widzi pan, panie policjancie, fałszywa morda zdradziecka. To nie sąsiad. To jest przerobione komputerowo. Tak, komputerowo przerobione. Udało nam się skontaktować z panem Elonem. Udestim udostępnił nam zdjęcia oraz nagrania tak. Ze środka samochodu. Proszę zobaczyć. I co? I powiedz, że to nie ty. Kto ci beczkę kradnie tam? Czyj to ryj? Jaką beczkę? Panie policjancie, on ucieka! Stój od tego! Paralizatorem pan go walnie z jakoś! To jest złodziej! Stój, ma chudro! Największa menda na świecie! Ja dobry byłem! Pan go paralizatorem walnie! Pomoc! Złodzieja! Podpalacza! Panie, on sam se na pewno podpalał to wszystko. Pomoc! Stój tu! Sąsiad, nie trzymaj mnie! Stój tu! Pan mu kajdanki założy! I ty przeciwko mnie, sąsiad? Karol, ja byłem zawsze za tobą, a ty co ty odwaliłeś teraz? Ty zawsze za mną byłeś? Moja Tesla! A czemu ktoś na wiosce, czemu widzowie mi pisali, że ty mi na polu napis zrobiłeś? Ja ci nie zrobiłem żadnego napisu, to ten gościu, co ci pewnie podpalił firmę. Zbyszek. Miałeś do niego jechać, do tego Zbyszka. Pojechałeś czy nie? Wyjaśnić. Kto mi ciągnik zepsuł? Jaki ciągnik? Boże, to przyjechał serwis i naprawił. Kto mi ziemniaki wysypał? Ale to pranki, ale nie podpalenie w ogóle, Karolu, nie wiem. Co, ja ci coś podpaliłem, żeby zniszczyć? Chce pan złożyć zawiadomienia jakieś tutaj? Ja? Nie, tak. Ja nie. A co ty możesz sobie składać, jak ty nie masz w ogóle żadnego prawa głosu, już jesteś zawinięty? A ja nie chcę zgłaszać, bo nie jestem taki. Panie policjancie, może do więzienia nie, ale do Choroszczy? Jak najbardziej, bo tutaj, no, tutaj zachowania psychodeliczne jakieś... Tak, to proszę pana, kto normalny, o zdrowych zmysłach, bierze... Proszę, kradnie, ja nazwijmy to po imieniu, kradnie samochód elektryczny, zajebistą... Ja nie wiedziałem, że to nie jest sąsiada, bo sąsiad mi gadał, że to jest jego, nie wiedziałem, że to jest wypożyczalnia, ja to odkupię! Nawet model lepszy. Tak? Ale jak to by było moje, to byś już nie odkupił. Nie, już jakby było twoje, to by odkupił, będzie pan siedzieć. Ale mimo wszystko, jeżeli pan odkupi, w porządku. To i tak za kradzież będzie oskarżony, co za różnica, i tak pójdzie siedzieć. O kradzież. Ale ja się dogadam z tą firmą i zapłacę. Proszę, zniszczenie mienia. Polską mordę za przeproszeniem, bo pan sobie irokezika zrobił, brudkę zachodową, wozik i pan myśli, że co? Broda jak kozy i zadowolony. Nie ma, to może się sadzić? Ja panu powiem szczerze. Bo widzę, że pan tutaj druciki ma na kłach. Jakby pan tych drucików na kłach nie miał, to powiem, że już bym panu zęby prostował. No aparat se założył i mądry. Dlaczego? I później unika bicia. Panie policjancie! Kiełki odrutował i pan myśli, że pan może sobie tutaj swaniakować? Znaczy ja powiem panu tak, wolę mieć druty, proszę pana, niż proszę pana zębów nie mieć tak jak pan, żeby mi jadę... Proszę pana,
powiem, odbytnicze waliło z ryja. Panowie. Jeszcze pan tu trochę podswaniakuj, to ja panu te druciki zdejmę. Ja panu je zedrę. Ale proszę pana, ale wie pan to, że co pan mówi, to jest karalne? Proszę pana. Ja sąsiad, nagrywaj to. Ja panu te kły bez drutów wyprostuję. Sąsiad, nagrywaj. Panie policjancie, no musimy to jakoś ogarnąć. To już nienawidzę tej mędy za to, co zrobił, ale już... No przecież nie będziemy go zamykać, no nie? Nie, nie będzie stanie na słońcu, żebym jego mordę dobrze widział. Dobra, Karol. Teraz słuchaj mnie. Dobrze. Będziesz odpłacisz za to, pieniężnie i teraz tak. Będziesz osądzony o kradzież, o napastowanie swojego sąsiada, o... Co? O tak, o emisję spalin atmosfery. Do atmosfery. Elektrycznym samochodem. Tak. Podpalenie łąki. Tak. Zniszczenie mienia. Tak. No. Sąsiad, to super, że nawet policję wzywasz. Będziesz osądzony. Policja sama przyjechała. Kosztami gaśniczymi, straży pożarnej. Ty wiesz, co kosztuje zgaszenie takiej Tesli? Oni tam cały czas musieli być. Dobra, panowie, już dobra, co bez przesady. Co to ma być, sąsiad? Nagrywaj to. Dobra, Michał. Znaczy, panie Michale, przepraszam. Od dzisiaj masz do niego mówić pan drucik. Dobra, panie policjancie, musimy to jakoś ogarnąć. Tak? Karol? No? To jest twoje inicjatywy. Wyciągaj coś z portfela. Dla kogo? A dla kogo? Dla pana miłego policjanta. Co dla kogo? Nic nie dam, ja zaraz do komendanta. Podpisujemy umowę, że ty spłacisz Teslę. Ja do komendanta zaraz zadzwonię, ja mu nic nie będę dawał. Ty łachudrze. Karol. Ile? Nie ma innej opcji. Ile? No, ile? No to chyba wiesz, ile to się takiego kosztuje. No. To może mnie rozkujesz i pójdę po pieniądze. Nie, bo ty uciekniesz. Także tak, dla pana policjanta dyszka wystarczy? No ale Michał, to który paragraf wypisać? Ale tylko masz, trzeba będzie tak. Masz mi pożyczyć, zaraz ci oddam, bo jestem zakuty. Dyszka dla pana policjanta za... zajebistą służbę i zajebiście przygotowaną akcję. No to akurat rozpoznawczą. Mówię, że nie. I jeszcze 10 tysięcy za wpisanie Marciniaka do tej akcji, że to on ukradł Teslę i podpalił. No właśnie. To Marciniak. To co wy na to? Marciniak, proszę ja ciebie. No nie mogę z niego. Co on narobił? No właśnie. Wpisujemy, no. Michał, czy mógłbyś panu dać 20 tysięcy za chwilkę ci odnam, bo jestem skuty niestety? Karol, nie mam przy sobie takich sum, wiesz? Nie masz, czy na pewno nie masz? Mam przy sobie... Czy na pewno nie ale masz? Ale nie, to tego nie mogę dać, bo Karol to jest na zapłatę Michał, tych podatków. Ja myślałem, że pan dostał. Ale, panie policji, pan go rozkuje, on pójdzie do domu, on przyniesie. Ja nie mam domu! No tak. No. A tą sprawę jakoś panowie badacie z tym domem, czy brakiem domu właśnie? Nie, bo oni nie mają w dupie. Zajmują się jakimiś głupotami, że ktoś komuś Teslę spalił. Dobra, rozkuj go panu przyniesie. Teraz. Prawdę pan gadasz. A nie, rozkucie to akurat, ja mu zostawiam takie danki. No to idź do chałupy tak czy siak. Nie mam chałupy! Ja pierdzielę, Karol bezdomny, no ja nie mogę. Ale do tego to jeszcze nie doszło, wie pan co? On to chyba z tymi świniami śpi, tam w tej oporze coś mi się wydaje. No to ja myślałem, że u pana może nocuje. Nie, takich brudasów do domu nie wpuszczał. A, to serio on śpi u świń? No chyba tak, ta bakowskę słomę pościeloną i ciepło jest na razie. No tak z tą chałupą się stało. Mam pieniądze, jakbyście pytali gdzie śpię, to ja śpię kurde w pięciogwiazdkowym hotelu, a nie u świń. Byliśmy na polu, no proszę, 20. I wróciliśmy i gruz tylko leżał. Dobra. To nie wiem, o co to chodziło. Kardyneczki, tak jak mówię, zostają. No spokojnie, ja i tak zaraz sobie z nimi poradzę, bo mamy sposoby na takie wasze kardyneczki. To fajnie. I co? Tylko poczeka pan jeszcze... Martyniuka wpisać? Marciniaka tego, no. Co ty, Karol, zrobiłeś teraz? Sam nie wiem, przepraszam. Nie. Sam nie wiem, co będzie wspomniał. No i dobra, będzie wpisany Karol. Nie! Dobra, proszę pana, podjedzie pan szybko pod case, tam panu jeszcze coś, dobrze? Na piwek. Podjedzie pan tutaj. Oj. Dziwnie się dzieje, źle się dzieje. Co oni tu w ogóle odwalają? 50 i wpisze pan, że to sąsiad sam sobie podpalił. Widzenia? Panie poli... Karol, gdzie ty?
Panie sąsiedzie, jakaś oferta od pana? Panie policjancie! A chce pan poznać ofertę nagrania z tej kamery, którą miałem na głowie przez cały ten? Weź, dobra, jedzie interwencję? Pan, jedzie pan! Jedzie pan! Myślę, że i te 50 tysięcy i wszystko będzie pan musiał oddać. Chce pan jeszcze 50? A mogę zatrzymać te 50 i wpisać w Martyniuka? Może pan. Proszę pan, nie. To oddaję pan te 50. Dobra, jak... No niech se pan weźmie. Ja pozwalam. Dobra, weźmie sobie pan. Dobra. Weźmie sobie pan. A tam, wiesz, z których to pieniędzy, to i tak z tych, co ty mi oddawałeś, to... Co ty pierdzielisz, poszło. Naprawdę? A co? No wtedy, bo i nigdzie nie wydałem, mówię, akurat mam tutaj schowane, no tu dałem mu 50. Karol! Jesteś debilem. Jak to? Ja miałem te same pieniądze przy sobie właśnie, bo ja je kupiłem. Za 5 tysięcy kupiłem 100 tysięcy. I dlatego ja nie chciałem dawać co lewe pieniądze, a ty dałeś policji lewą łapówkę? To ty mi oddałeś prawie 500 000 fałszywych pieniędzy? Ja pier... To ja ci... Aha, to ja ci pożyczam prawdziwe pieniądze, a ty mi fałszywki oddajesz? Taki jesteś? Karol, żartuję, no co? Ale widzisz, jak ciebie łatwo jest podpuścić. No, już myślałem. No. A ty, myślałem, ciekawe od kogo ja bym kupił lewe pieniądze. Dobra, weź te obcęgi, co tu są i rozkuj mi te kajdanki. I to i tak z przodu masz za ten, to i tak jest dobrze. Dobra, chodź, tutaj. Gdzie ty to masz? Chodź, tu w tym mam. Kejsie. Dobra. Masz, weź mi to roztegoć. No. Ua, kurde ty, to nie jest takie proste. Ciach. No. Dobra. A to już zejdzie. Dobra. O, a jak tam kejsik? Co, naprawiony. Case polska moc. Aj, naprawiony, aj. Wszystko hula. Ej, sąsiedzie, a zobaczymy u mnie na tym, na polu tym wspólnym? Nie. Nie. Sąsiad, ty już masz zakaz siadania do tego, bo chciałeś mnie na policję podać. Ej, idzie, kurde. Ty, on jeszcze z takim agregatem, jak ja teraz podepnę, żeby się przejechać, to tu nie robił. I jak to mówią, szósty dzień tygodnia, rozpalony jak pochodnia. Karol, podepniesz? Ale sąsiad, wyjdź z mojego ciągnika. Sąsiedzie, zaraz wyjdę, tylko mam ci coś do przekazania. Co? O. Wsiadaj. Co? Chcesz robić, czy ja mam robić? Ty. Cykasz się, czy nie? To byś ty robił? Nie. Co chcesz? Chłopie, ścigamy się? Czym? No właśnie ty, to ja nie wiem, czym się będziesz ścigał. Tym gównem, Rolls Royce'em? Co, czym chcesz się ścigać? No ja mam dwa auta. Ja mam na razie jedno. Ale niedługo będę miał też, znaczy mam w sumie dwa. Więc możemy się ścigać, BMK i Rolls Royce. Piąłeś kable? Tak. Ale, co jeszcze? No, niedługo, ładnie podpiąłeś. Spokojnie, nie martw się. Spokojnie, niedługo będę miał pewny wóz. Jaki? Oj, sąsiedzie. Zbyt nisko mnie cenisz, chyba. No to dobra, no to powiedz jaki od razu. Nie ma takiej konieczności. To jest tajne. Dobra, byłeś u tego Zbycha? Byłem. I jak tam? W porządku. Za pospalenie się dogadaliście, czy co? Bo ja nie kumam tego. Dogadaliśmy się. Ale co, że on ci... Co, nie może, on ci nie zapłacił odszkodowania, bo bym nie miał z czego. To jak to wyglądało? Znaczy... Znaczy... Pogadaliśmy i tego. Pojechaliśmy na firmę i pogadaliśmy i ogólnie... Dobrze już wszystko. Do ciebie na firmę? No. Znaczy nie, znaczy u mnie na firmie nie. Ja po prostu zajechałem na firmę i... On tam był. Co? To ja nie wiem, wy zajechaliście na tą firmę, czy ty zajechałeś na firmę i on tam był? To po co on miał znaczy, tam być? Znaczy ja zajechałem na firmę i on tam był. U ciebie tylko, na firmie był już... obcy gościu? Tak, tylko że już był sztywny. Jak sztywny, to Zbyszek nie żyje? Tak. Tak. Niestety nie. Gdzie on? Gdzie ty go znalazłeś? Nie wiem, chyba chciał się włamać do pomidorów. I nie mógł później wyjść, nie wiem, udusił się czy coś, bo w szklarni został znaleziony. No to dobra, no ale to na logikę, no jeżeli
nawet wszedł i chciał się włamać do szklarni, no to nawet jakby chciał wyjść, to by sobie wybił szybę. Nie wybił. Jedną z nielicznych. Nie wybił. No to jak się udusił, to ja tak się domyślam, że nie wybił, ale po co iść i kraść pomidory, jak pomidory nie są wcale takie drogie? Widzisz, ludzie co jacyś, nie wiem. To jakiś głupi musiał być. No, szkoda chłopa, jak to mówią. No i go się nicej się zakopuje. Szkoda chłopa. Tak, a gdzie przykaczyłeś tym środstwem? No szkoda, szkoda chłopa. Ale ja ci powiem tak, sąsiedzie. Widziałeś jego ten listę ostatnią, którą sporządził. Jaką? Jak badał twoją sprawę. Coś tam mi się obiło uszy, ale... O kurde. Ja. O kurde, czekaj, ale tak gadamy, gadamy. Nie przywiązywałem do tego jakiś... Tak? Wiesz, że on ją gdzieś zabezpieczył w jakimś sejfie. I tam są wszystkie dane, jakieś środki, które ty stosujesz na pomidorach i tak dalej. Ej, sąsiedzie, sąsiedzie, nie mów takich słówek. Ale ja z nim gadałem jeszcze 2 dni temu. Zdrowy chłop. Bo to może on poszedł tam, żeby badać sprawę tych pomidorów i się zatrzasnął gdzieś. Może wiesz, jakaś chemia wyleciała i dlatego kaputnął. No. Znaczy, jaka chemia? Zacznijmy od tego, jaka chemia? Nie wiem, o czym mówisz. No ta, która jest na pomidorach. Na pomidorach jest chemia? No to każdy ten oprysk czy nawóz to jest z jakimś tam dodatkiem tych chemikaliów. Dobrze, prosiłbym cię, sąsiad, abyś w takim razie, jeżeli takie słowa mówisz, odpiął ten swój sprzęcik i oddał mi ciągnik. Ale to, no dobra, no ale powiedz, że na przykład w Biedronkach czy innych sklepach nie ma opryskanych pomidorów. No a czym się je pryska? Ha, każdy ma. No to, no to o tym właśnie mówię, no że każdy owoc jest jako tak opryskany. Nawet nawóz dajesz pod maliny, no to już ten nawóz jakoś tam wpływa na to. No, a ile ogólnie myślisz, na które tak pomidory rosną ogólnie? Pomidory? No, ile czasu? No mają ten okres swój dojrzewania się, jak mają na przykład w tunelu są. No to szybciej ci dojrzeją. No, koło roku niecałego pewnie. Ilu? No, koło roku pewnie. Nie. Nie, jak na wiosnę za ten, to... No dobra, no to mniej. No to parę miesięcy. No, okej. Ogólnie pomidory to tam 4-5 miesięcy, coś takiego, nie, ale... No ale są różne, również takie inne pomidory, które można szybciej, nie? A u ciebie ile? U mnie? No? W trybie turbo? A to tryby jakieś są, to te odmiany... W trybie turbo 12 minut. Głupi jesteś jakiś, czy co? Znaczy... 12 minut... W trybie turbo 12 minut mamy takie najnowocześniejsze pomidory u nas, więc... Ale jakim cudem pomidor przecie urosnąć 12 minut? Słuchaj, nikt w to nie wierzy i nikt tego nie widzi. I nikt w to nie musi wierzyć. Czemu mam tyle pieniędzy? Czemu taka duża sprzedaż? Ale już to nielogiczne. Mi wystarczą, ale mi wystarczą 3 tunele. To się dla kogoś może wydawać niezbyt dużo. 3 tunele. No ja, bo ty masz tam 3 w sumie tylko. Większe przychody w firmie niż jakieś największe firmy w Polsce. Więc ja jestem największą firmą. Ja jestem największą firmą z pomidorami. Jak zaczynałem, nie byłem największą. A teraz? Jestem największą firmą! Przepraszam. Rozumiem. Przepraszam za to. Dobra, sąsiedzie, chodź, spróbujemy się tymi autami. Sąsiad, ale ty nie masz szans. Jak się nie cykasz. Co byś najpierw wybrał do wyścigu? Wezmę. Nie, 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 nowe tylko, bo ja nie mam starej Audicy, a też ona była stylizowana. Nie, ja wezmę starą BMW-kę i zobaczymy, co stara BMW-ka potrafi. Nie ma takiej opcji. Już ja jestem starą BMW-ką, ustawiaj się tym swoim Bentleyem. Nie, ja G-klasę sobie wezmę tutaj. To czekaj, do G-klasy to ja wezmę Rollsa, lepiej będzie pasować, co? Dobra, to wezmę Bentleya, jak ty wziąłeś starą BMW-kę. Dobra, dawaj. Czekaj, bo muszę tutaj zagrzać wszystko, to nie jest takie hopsiup, tym się nie jeździ o taką jak BMW-ką, że ty... Wsiadłeś w brudnych butach. Ja buty musiałem obtrzepać. 6 dzień tygodnia. Ja rozpalony jak pochodnia. O! Jo. Czekam. To co, dokąd się ścigamy? Tutaj dawaj, bo w prawo wyjeżdżaj.
No ale to na prostej to jest nudny wyścig. No ale no to chociaż na prostej zobaczymy. Nie, 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 jedziemy pod mleczarnię. Czyli tutaj w lewo. Później robimy zawrotkę, jedziemy pod... Powiedzmy pod twoją firmę. No. No i wracamy pod gospodarstwo. Dobra. Dawaj gdzieś stąd, od słupa. Od słupa? Kurde, muszę zawrócić tylko na asfalcie, bo to jest luksusowe auto. Ty to możesz i w kukurydzy sobie zawrócić. B ma bokiem lata. O kurde, zniosło, ale prędkość. Tym środkiem będzie. No to wiesz, luksus, a jakieś tam przeróbki, jak ty tam nie wiadomo co powsadzałeś do tego silnika. To jest M5. Dobra, gotowy jesteś? Jest. 3, 2, 1, start. Widzowie! Sąsiedzie, 150 koło ciebie. O kurde! O ja pier... To ma jeszcze raz, bo mnie zniosło. Dobra, ja jadę do mleczarni. Ja pierdzielę. Nieźle sąsiad, nieźle. No to ładnie. Po polach się nie liczy! Wyniosło mnie! No nie, no tym się nie da tak szybko jeździć! Dobra, i teraz pod firmę, pod firmę. No nie, ja miałem taką przewagę, ale ja stałem ile czasu! Ale oszustwo z twojej strony! Z mojej? No! Zamiast zablokowałeś mi drogę? Nie, bo przywaliłeś we mnie! Ja już zaraz jestem pod firmą. Aha. Szybko, 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 szybko. Gdzie jesteś, gdzie jesteś? Ja już zawracam od firmy twojej. Jak to? Nie ma. No ja jedną drogą jechałem. Jak jedną drogą? No wolno to. Oszustwo, oszustwo, oszustwo. Ja zawracam do firmy, oszukujesz, oszukujesz. Nie, sąsiedzie, to ja pier... Oszustwo. Nie, bo ty mnie walnąłeś i ty widzisz, oszukujesz w wyścigach jak zwykle. Ty, ja cię... O kurde, ja cię walnąłem. Co? Ej, co ty robisz? No zawróciłeś mną! Ej! No nie! Co ty robisz w ogóle? O kur! To ty chciałeś mnie zgręzić, ty mnie chciałeś zgręzić! Nie! Nie, nie! Nie! Ale mnie obróciło, tu się nie da... Nie da się ścigać w ogóle! Ja pierdzielę! No nie, no nie da się tym jeździć w ogóle, widzowie! O kurde! O ja pier... Co? Oszustwo. Chyba z twojej strony. Ty pierwszy mnie walnąłeś. Miały być zasady... Pod firmą. Miały być zasady Fireplay. 1-0. Nie byłeś pod firmą. Ale to widzowie ogarnęliśmy idealnie. To co? Druga runda drugimi samochodami? Możemy. Dobra. Nie, mi się zdaje, że można to będzie powtórzyć w kolejnym odcinku, ale bez tych modów Rea coś tam. No to dobrze. Bo ja nie wiem, czy to one nie dają tego ślizgania takiego. Oszustwo. Bo jeżeli one dają to zakopywanie, to chyba są za to samo odpowiedzialne, tak mi się wydaje. Myślę, że tak. Dobra, to trzeba brać Rolls-Royce'a? No. Biorę. No, G-klasa w Brabusie kontra widzowie Rolls. No, może być różnie paradoksalnie wychodzi. O kurde, to się rusz rozpędza gówniano. Ale sąsiedzie, ja mam jeszcze lepszy pomysł. Zrobimy wyścigi, bo to są wyścigi wiejskie. A zrobimy wyścigi na 100, 200, 300, 400, 500 metrów. Dobra. To są dla mnie lepszy pomysł, nie? Dobra, tylko trzeba będzie znaleźć taki odcinek drogi prosty. Czarne pantery, kurde. Widzowie, tu jak mafia. Trzy, sąsiad mi zazdrości. 2, 1, start. Ogień! No to nie wiem, czy to nie trzeba było robić tego. Ale pod firmę? Pod firmę? No! Czyli najpierw na mleczarnię. No. Robimy tą samą trasę, teraz już mamy opanowaną, widzowie. No i tu nie masz takiej nie wiadomo jakiej wielkiej. No to powinno być, zjedziesz z drogi, odpadasz.
Ej, ale sterowanie w niej to jest piękna sprawa, tylko ty masz przyspieszenie dużo lepsze. DJ napier. Ej, co ty zrobiłeś? Czego ty zaczepiłeś o mój przód? Nie no. No nie no, nie no, nie no, nie no, nie no, nie no. Pizowie chyba zaraz przegra. Wyjechałeś stamtąd? No. Nie, no tym brabusem się elegancko lata. No jest widzowie taki, no prawilniak, prawilniak taki typowy, no nie? To nie jest twój, to jest wypożyczony. Pokazywałem ci papiery w ostatnim odcinku. Oszukane. Tak, oszukane papiery, papiery sobie podrobiłem. Chłopie, to wiesz jakie tu kwoty? 3 miliony praktycznie poszły na dwa auta. Oszustwo. Opcja. Ogień. Wiesz, że ja jak na przykład byłem w salonie, to zaznaczałem wszystko na pałę? Aby tylko było bogaciej? No bo widzisz, bo ty tak właśnie rozwalasz pieniądze, a później dla mnie im więcej, tym lepiej. Opcja, to ma służyć, to będzie samochód, chłopie, to będzie na pół roku samochód, także on musi być wypasiony. No widzicie, widzowie, kolejne walną we mnie, no i to takie to są z sąsiadem wyścigi. No, a kto we mnie... Co ty? Co ty? Ej, nie, to ty pierwsze we mnie walnąłeś. Co to miało być? To ty pierwsze we mnie walnąłeś. Ja to widzę, prawo ogólnie kieruję, a tutaj WS i sobie ogarniam, bo kurde... Oj. Nie widzę cię w lusterkach. Dobrze. Nie mów, że pojechałeś jakoś polami. Nie. Słyszę już cię. No! Co to miało być? No! Jak to tak można? No i jesteśmy w dupie. Na ostatniej prostej widzowie mnie walną. Ale jeszcze jest opcja jedna. A, wyhamował. No to już po zabawie. Chyba, że w drzewo? Nie! One zero. Tak, widzowie. Ścigaliśmy się do mojego wjazdu. Kto w niego zajedzie? Aha. Jak 2 do 0 liczysz? 1-1, remis! To, że cię uderzyłem, było niemęskim zachowaniem, aczkolwiek ty też we mnie uderzałeś. No remis widzowy, powiem wam, że taktyczny remis. A w dzisiejszym odcinku to było na tyle. No. Napiszcie, czy chcecie odcinek, jak na przykład jedziemy na jakiś zlot, czy wyścigi właśnie na 100, 200, 300, 400, 500 metrów. Bo ty do firmy nie dojechałeś wcześniej. No bo walnąłeś mnie, to od razu zawróciłem, myślałem, że tak to działa. Nara. Dobra, nara.